Cześć, witajcie, z tej strony Brawly, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajemy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Returning. Kontynuujemy i słuchajcie, poza odcinkiem zrobiłem kilka rzeczy. Mianowicie nauczyłem się wytwarzać runę Mała Burza Ognia. Wytworzyłem tą runę, pobiegałem trochę po Korinis i powybijałem wszystkie mobki, które stanęły mi na drodze. I słuchajcie, prawie udało mi się wbić 43 poziom, mam już 26 punktów ze 110, także... A nauczyłem się dwóch rzeczy, mianowicie trzeciego kręgu magii i tej właśnie runy. No i wyuczyłem się jeszcze tworzenia jakiejś tam esencji, nie esencji, coś z alchemii się nauczyłem w każdym razie. No i naszym zadaniem jest tutaj doprowadzić tego gościa do obozu piratów. Takiego dostaliśmy questa od Kronosa. No ja go mam zamiar wykonać w każdym razie. Dobra, mam nadzieję, że ta droga będzie najeżona tymi potworami, że tutaj się coś zrespiło, dlatego że na to po prostu liczę. Żeby nie było zbyt prosto. O, jest! Polny pełzacz. Zobaczymy, na ile ciosów wpadnie. O, mocny jest. No, fajne jest to w tej runie, w tym czarze, że atakuje, że taki rozbrysk jest i to potrafi zaatakować kilku przeciwników naraz. Także to jest fajne akurat. Dobra, my musimy iść chyba, z tego co pamiętam, chyba tutaj. Tak, już nie pamiętam, jak szło do obozu piratów, to jest najlepsze. Czy dobrze idę? Nie, dobra, na pewno nie tutaj, na pewno nie tędy. Idę w złym kierunku. Powinienem iść tutaj. Lepsze jest to, że głowa tych pełzaczy, ona mi się przyda do zrobienia esencji ducha. Potrzebujemy 10 takich głów. Mam chyba... No chodź, tu zbugował się ten debil. Chodź. Musimy go pilnować, jak widzicie, bo... samemu sobie nie poradzi. Dobra, bierzemy głowę. Także być może uda się jeszcze zrobić jedną esencję ducha, byłoby naprawdę fajne. Wszystkie grzyby czarne bierzemy, dlatego że przyda mi się to do robienia zup i tych ciast i tak dalej. Także... O, przy okazji kupię rzeczy, które mogą mi się przydać do robienia szarotki. A, i ciastka jabłkowego. Nie bij mi go! Dobra, przeżyłeś, gościu? Przeżył, ledwo, ale przeżył. Dobrze. O rany. Prawie by mi go zabili. Ile mam tych głów już? Czekajcie. Głowa. 8. Potrzebne są mi jeszcze dwie, żeby zrobić tą przeklętą miksturę. Ale dobra, już prawie jesteśmy. O, pajączek. Chodź, koleżko. Hita powinien paść, dokładnie tak. Tam jeszcze mamy dwa. Te polne pełzacze. Czekajcie, zabierzcie tego dużego pająka, żeby mi nie przeszkadzał. Dobra, świetnie. I atakujemy. No i elegancko, 160 punktów doświadczenia. Te nogi pająka, nie wiem, czy to mogę sprzedać Alfredowi, czy on potrzebuje takie rzeczy. Dobra, cyk. No już jedna esencja many jest. Dzięki czemu będziemy mogli sobie zwiększyć troszeczkę naszą manę o kilka punktów. Zawsze coś. Dobra, idziesz za mną, kolego? Idziesz za mną, świetnie. Właściwie nie wiem, w jakim celu muszę go doprowadzić do tego obozu piratów. Po prostu tak na szybkości to przewijałem tą rozmowę. Także nie wiem, w jakim celu go tam, nie wiem, zaprowadzamy. Nie mam zielonego pojęcia. Mnie tylko interesuje, żeby był exp i... O, i pieniążki. Dobra, to mamy kolejnego. O nie! Jeszcze jeden. Jedna bestia mniej. Rany, dużo tych polnych pełzaczy się tutaj respiło. Fajny slyczer, naprawdę potężny. Cholerka zadaje, znaczy nie zadaje, ale zabiera dużą ilość many.
No tej many mamy akurat bardzo mało. To trzeba przyznać. Idziesz za mną, gościu? Idziesz. Jack Alligator, cześć. Naucz mnie, dobra, niczego się nie chcę uczyć. Myślałem, że jakiegoś questa będę mógł przyjąć albo coś w ten deseń. Dobrze. Dobra, świetnie. 400 punktów doświadczenia dostałem. Jak miło. Pójdziemy do Grega. Zobaczymy, co ciekawego nam powie. Czy tu był jakiś handlarz? Chyba tak, nie? Chyba Garrett handlował. Tak. Co ty masz, gościu? Czarna perła. Właściwie nic ciekawego. Nic ciekawego. Brandon, naucz mnie czegoś. Czego masz mnie nauczyć? Nie, raczej. A Matt? Chyba nie. Dobra, ruszam do Grega. Zobaczymy, czy coś nam powie. Gdzie nie uwierz od Ciężki pancerz pirata, ale nie, to pewno będę potrzebował potrzebował siły, żeby tego ulepszyć, a właściwie moja szata chyba daje mi nawet jeszcze inteligencję, więc nie będę się w to bawił. Nie, nie daje mi inteligencji, kurde, myślałem. Ale dobra, nie będziemy zakładać, bo pewnie będę potrzebował many, albo zręczności, albo nie wiadomo czego. Dobra, ruszamy stąd, ruszamy do... Teleportacja do... O, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Ponieważ jak chodziłem po Corinis, to natknąłem się jeszcze na pewnego poszukiwacza. Corinis, legowisko czarnego trolla. On był obok legowiska czarnego trolla. W pobliżu piramidy właściwie. On był w pobliżu piramidy. Zresztą i tak tam będę musiał iść, dlatego że tam mam... kolejną próbę od opiekunów. Próbę ognia, tak zwany rytuał ognia. O, tu jeszcze mamy tutaj czarne gobliny. Tyk. Świetnie. No i my, moi drodzy, musimy iść. Musimy iść, tu jeszcze mamy Grimbalda. Dobra, tu się dowiedzieliśmy o Pedro. A my musimy iść, o cholera. Trzymamy topielca. Fajne jest to, że przy tych nowicjuszach, którzy leżą martwi, możemy znaleźć przedmioty przydatne do robienia zup i ciast. Także spoko sprawa. No więc co, trochę przyspieszę, dlatego że... szkoda czasu po prostu na to. O, co my tam mamy? A, coś stary ścierwoja, dobra. Kurde. Myślałem, że tam jakiś, kurde, nie wiem, zębacz jest albo coś ten deseń. Dobra, ja oczywiście na tego poszukiwacza natknąłem się prędzej, ale nie chciałem go zabić, dlatego że po pierwsze chciałem to zrobić w odcinku, a po drugie nie miałem właściwie dużej ilości mikstur many, także musiałem zrezygnować, bo naprawdę dużo strzałów musiałbym wypieprzyć w tego mistrza nowicjuszy, mistrza opętanych, czy jak to tam się nazywa. Także tak, my musimy iść, już tutaj trochę poczyściłem na dole, bo było sporo całkiem tych zębaczy. Kurde, czekajcie, żeby tylko się nie zabić. Zapiszę sobie grę tutaj, w tym momencie, tak jest. Ile mam pieniążków? 18, rany. Jaka bieda. Bieda totalna. Dobra, i ten z mistrz nowicjusz, mistrz opętanych, czekajcie, tu jeszcze się wyleczę troszeczkę. Dobra. Był, proszę ja was, tam gdzie są te kolumny. On żyje, na pewno żyje, bo go nie zabiłem. O, jest tam, widzicie? Był, przed chwilą, czekajcie. Ach,
O, jest tam. I my go musimy zabić. I musimy przez ten portal przejść. Cholera jasna. Dobra, mam nadzieję, że sobie poradzę. Czego zabiję? O Jezu, ja mu nic nie robię. Temu demonicznemu czemuś nic nie zrobiłem, ja pierdzielę. I to jeszcze ze zniszczeniem może wieńca. Nie, dobra, coś mu jednak robię. Tylko, że ten też mi tutaj coś robi. Tym czarem swoim głupim. O rany. Nie jest dobrze. W berka się pobawimy trochę. Okej. On tu wejdzie czy nie? Nie wszedł tutaj, to dobrze. Za wysoko co, koleżko? Gdzie on jest teraz? Cholera, zniknął mi. Gdzieś tutaj jest z tyłu. Jest. Dobra, dostał. No. Dobra. Pyk. I jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden strzał, słuchajcie. Jednego będzie mieli z góry. Gdzie ten kurde mistrz opętanych się podział? No chodź tutaj. Chodź tutaj. Teraz przede mną ucieka. No kurde, ba mać. Dobra, leży. 1500 punktów doświadczenia za niego dostałem, spoko. Tylko gdzie są pozostali? Kurczę, nie ma go na swoim miejscu. Nie, dobra, jest. Jest. Dobra, jednego tego demona, tego szkieleta zabiłem. Także spoko. Teraz postaram się zabić tego drugiego. Dobra, ładnie go obiłem. Chodź. Taka sama taktyka jak z tamtym. Świetnie. No i elegancko, kolejny poziom. Tak jest. Zajebiście. Niciwo. No i pozostał nam już tylko ten cholerny mistrz opętanych. Ciekawe, ile doświadczenia za niego dostanę i co ciekawe, co on będzie miał w swoim ekwipunku. Interesujące to będzie. No, widowisko na pewno. Dobra, tylko ciekawe, czy ja mu coś zabiorę w ogóle z tego. O, biorę mu i to nawet nieźle. Jaki w ogóle uniki robi? Też potrafię uniki robić, koleżko. Oj, tylko czekajcie, bo dostałem. Muszę się wyleczyć. Dobra. No i próbujemy jeszcze raz. Ała, ale pizga. Ale dobra, prawie go mam w garści. Czekajcie, jeszcze tylko kilka strzałów. No i leży. 2000 punktów doświadczenia i właściwie nic ciekawego, kurde. Myślałem, że będzie miał jakieś ukryte skarby, ale okej. Dobra, także tu jeszcze stara kamienna tablica. Czyli kolejna do kolekcji, chyba czwarta. Dobra, nieważne, nie będę teraz sprawdzał. A my, kochani, ruszamy do kolejnej lokacji.
której to mamy questa. Także ruszamy. Także kochani, ruszamy. Rytuał ognia, tak jest. Tutaj będziemy musieli tego questa wykonać. Kamienny pulpit budowniczych. O! Super, dostałem inteligencję, fajnie. Będzie można wbić sobie coś, tylko działamy iść w prawo czy w lewo? Dobre pytanie, kuźwa. Chyba w prawo. Cholera, jasna. No, mam, że trochę nie wiem, w którym kierunku powinienem iść. Mam nadzieję, że idę dobrze. Idę się w dobrym kierunku. Cholera. Bo tam na wprost powinienem iść? Kuźwa, nie wiem, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja powinienem iść. Dobra, zobaczymy. Gdzie to mnie doprowadzi? Tam coś widzę, ewidentnie jakieś coś. Chyba idziemy w dobrym kierunku, słuchajcie. Chyba jednak idziemy w dobrym kierunku. Albo i nie, cholera. To zobaczymy. Jak nie, to wczytam grę i spróbuję wejść w inną stronę, na lewo spróbujemy wtedy. O kurwa. To jest lawa czy to jest woda? Ja myślę, że to jest lawa jakaś. Ale nic mi w ogóle życie nie zabrało, kiedy wpadłem tutaj. Lol. O, umarłem. Ale gry nie zapisałem, ale dobra, jestem przed tym portalem. Cholera, nie wiem gdzie, w którą stronę powinienem iść, to jest najgorsze. Spróbuję teraz w lewo. Spróbuję teraz w lewo. Jeżeli zginę, to zrobię cięcie i spotkamy się, kiedy już znajdę tą odpowiednią drogę, żeby was nie zanudzać. Znowuż. Dobra, przeczytam sobie ten pulpit. Tyk. Rytuał ognia. O Jezu, znowu, serio. Kurwa. Ech. Chyba wiecie co, zrobię krótkie cięcie. Tak, spotkamy się, kiedy już znajdę odpowiednie przejście, bo naprawdę... masakra. Dobra, witajcie z powrotem. Już jednego ducha fałszywego niestety zabiłem w postaci wilka. Ruszamy po kolejnego ducha. Co to będzie? W postaci teraz jaszczura, a jaszczurki. Ja sobie z nią poradzę. Chyba nie. Spróbujemy. Chodź. O kurde, cholera, może być ciężko. O Jezus Maria, ale dostałem. O cholera. Najgorsze jest to, że te czary magiczne w postaci ognia nie działają. Gdy zapisałem czy nie? Nie zapisałem jeszcze, kuźwa. O rany. Ja miałem grę zapisaną, kiedy już tam byłem, no. Ale oczywiście głupi, ja nie zapisałem, no bo skąd? Teraz ja mam pojęcie, jak ja to zabić, bo myślałem, że te czary magiczne zadziałają w postaci kuli ognia, a tutaj nic. A może na tamtym nie działało? No nie działa, ewidentnie. Jakieś czary, nie wiem. Lodowe mam? Lodowa strzała, spróbujemy. O, coś już robię. Że cholera, to mnie tak bije.
mocno. Musiałbym sobie znaleźć jakieś miejsce, w którym to by mnie nie dosięgnęło. Dobre pytanie. Gdzie to znaleźć? czekajcie, a gdybym tutaj wszedł na górę? Albo skorzystam z innego, potężniejszego skilla jakiegoś. Czekajcie, gejzer może, albo nie. Lodowa fala, nie. Lodowa lanca. To może być ciekawe. Ale to pizga, kurwa. O! Nie da rady. No to spróbuj tym gejzerem, cholera jasna. Tylko szkoda, że... że mam tylko jeden taki skill. Potężny. Czekajcie, spróbuję tym gejzerem jednak. Pek, dziewiątka. No, dostał. Zabiłem go, Boże! Takim fuksem. Ale gejzera już nie mam, mam kilka... Raz, dwa... Czekajcie. Duża kula ognia, dobra, może... Może ostatniego ducha jakoś zabiję tym... tymi skillami, które mam. Zobaczymy. Także widzimy się za chwilkę, kiedy już do niego dotrę. Dobra, pozostało nam już tylko ostatnie miejsce, gdzie możemy przyzwać ostatniego ducha i zobaczymy, jak nam pójdzie i czy te czary, które mam, mi wystarczą. A nie, to jeszcze nie jest ostatni. Ostatni to był chyba golem, a tu jeszcze mamy, widzę, cienią stwora. Kurde, szkoda, że te czary nie działają. Albo to był cieniostwór? Cholera, nie pamiętam już. Nie! Nie ma szans. Kurde. Coś mi się wydaje, że ja sobie z nim nie poradzę, wiecie? I to może być problem. Lekki. To może być cholernie lekki problem. Czekajcie, co my tutaj mamy za czary? Próbuję tą lodową lancą coś zdziałać. Biorę mu bardzo mało. To już chyba lepiej, jak go bije tym, tym kosturem. O kurwa. Dobra, wytrzymałem się, kończę, panowie i panie. Trzeba zapierdalać. Leć się. Czy ja mam jakąś wytrzymałość, miksturę, kurwa? Ja pierdolę, no! Ja mam miksturę wytrzymałości, kurwa mać. Czy ja w ogóle mam coś takiego? Orkowy bimber. Nie mówcie, że nie mam. Chyba nie mam żadnej mikstury wytrzymałości. To czy ja mam tą wytrzymałość podbić? Terafisem? No to wygląda. Rany. Nie mam jak tego gada zabić teraz, no. Nie da rady.
Okej, witajcie z powrotem. Tamtego demona, cieniostwora już zabiłem, musiałem do tego wykorzystać prawie wszystkie scrolle lodu i błyskawic, niestety. No i tutaj mamy już, nie wiem, czy to będzie ostatni, czy przedostatni duch postaci. Ej, to jest szkielet. Na szkieleta zadziała prawdopodobnie ten skill. Próbujemy. Tak, zadziała na niego, powinien. Dokładnie, zajebiście. No i zobaczcie, ile życia mu zabrałem. Ale on na kurwia. Muszę uważać. Leży. 800 punktów, ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko, jeszcze pozostał chyba jakiś demon do zabicia kuźwa, dlatego że... Jeszcze stąd się wydostać nie mogę. Zobaczcie. Dobra, także idę szukać ostatniego, mam nadzieję, ostatniego demona i widzimy się za chwilę. Powiem szczerze, że podczas poszukiwania natrafiłem tutaj na bardzo ciekawy, budynek w postaci magiczny piec hutniczy. Mamy obcęgi z magicznej rudy, magiczne kowadło, ale niczego zrobić nie mogę. Dziwne. No nic, w każdym razie idziemy przyzwać, miejmy nadzieję, już ostatniego demona, ducha raczej. Zobaczymy, jak to pójdzie. W ogóle najgorsze jest to, że ja nie mam żadnych skilli już, kurde, które mógłby pokonać tego ducha. Także robi się nieprzyjemnie. No czym ja go pokonam, kuźwa, nic nie mam. Przemiana w smoczego zębacza. Przyzwanie golema. Nie wiem. Zobaczymy. Tak, to jest już ostatni demon na 100%. Dalej, atakujemy. Wow! Oleją się. Czekaj, jak sobie poradzi mój ziomek. Ale demona już nie mogę przyzwać. Tak mu idzie? Mojemu? O, mojemu już prawie się rozpada. Nie, no nie pokonam go. No nie mówcie, kurwa, że to jest niemożliwe. A najgorsze jest to, że ja nie mogę stąd uciec. No tak, ja mam to niby zrobić. Przemiana w smoczego zębacza. A, przemiana w kropice, przemiana w chrząszcza, nie? No nie wiem. Wyzwanie ognistego golema? Przyzwę demona. To się nie uda. No dlaczego się nie uda? Kurde. Albo armię ciemności przyzwę. Dobra, panowie, musicie mi pomóc. O, jakoś sobie poradzą. Patrzcie. Jest dobrze. Damy radę go pokonać. On już jest zablokowany, nawet nic nie może zrobić ten golem. Tylko mam nadzieję, że zbyt szybko mi nie zniknął. Bo będzie lipa. Nawet nie potrafi ciosu wyprowadzić. Znaczy, nie, że nie potrafi, ale nie może. Nie. O, dostałem. O kurwa. Trafił mnie. Trafił mnie w ryj. Dadzą radę. Dadzą radę. Wierzę. Dacie radę, panowie, jeszcze trochę. Tak, udało się. 2 punkty nauki, zadanie rytuału ogniem uzupełnione i chyba inteligencję wbiłem. Dobra, tu już czego nie znamy, także my możemy wracać, kochani. Tak jest, rytuał ognia został przez nas wypełniony. Dałem radę. Dałem radę, kurde, nawet nie wiedziałem, że armia ciemności, ten skill jest taki potężny. Potężny skill.
Dobra, idziemy oddać questa. Pójdziemy oddać tego questa. No i nie wiem, czy za kolejnego... Kolejnego questa z opętanych... Nie, nie z opętanych. Z opiekunów się zabiorę, czy też nie. Ale pierw... Panie demona, czekajcie, muszę teraz wrócić do tych moich starych skilli. Czyli do... Kula ognia... Nie, czekajcie, ja miałem burzę ognia na czwórce. Na piątce miałem to. Na szóstce miałem to. Na siódemce miałem to. Na ósemce miałem teleport. A to miałem na dziewiątce. Dobra, jest git. Zapiszę grę po raz kolejny. No i nim pójdę oddać questa, to jeszcze chciałbym udać się do Alfreda. Sprzedać mu te trofea, które zdobyłem. Może nie jest tego zbyt dużo, ale zawsze to pieniążków coś... Mam bardzo mało tego hajsu, więc przydałby mi się. Alfredo. Cześć, kolego. Mało strasznie zarobię. Słabiutko. Słabiuteńko. Dobra, także idziemy oddać questa. Teleportacja do wschodniej bramy Korynis. To będziemy mieli chyba najbliżej. Wydaje mi się ostatniego opiekuna. Czyli nie ostatniego, tylko czwartego, bo to jest czwarty opiekun chyba. Albo piąty. Dobra, ruszamy. Kolejny poziom wbiłem, słuchajcie, 48 już w poprzednim odcinku, także punkty jeszcze nie wiem, co rozdam. Chyba w manę, wydaje mi się, ale nie mam pewności. Będę musiał udać się do tej kopalni przy wschodniej bramie Korynis i wydobywać rudę żelaza, przetapiać to na sztabki żelaza i robić pręty i sprzedać to Haradowi. Dlatego, że to jest najlepszy sposób aktualnie na zarabianie hajsu. Tu jeszcze jakieś pierdoły były, ciekawe. Ale to już oczywiście poza odcinkiem, żeby was nie zanudzać. Tak żeby, nie wiem, z 6000 przynajmniej sztuk złota mieć. Albo nawet do dychy dobić, to by było coś. Ale to za dużo czasu to zajmuje wtedy. Dobra, oddam questa i zakończę ten odcinek. Który już troszeczkę trwa. Dobra, także koniec. Co? Ja muszę go zabić? Jezu, ja myślałem, że będę musiał się z nim bić, kurde. Rany. O Boże, się trochę przestraszyłem, bo wiem, że nie dałbym z nim sobie rady. No ale dobra, czekajcie, zmienię tylko ten pierścień Dagota na ten. O. No i elegancko jest, dobra. Kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2, Noc Kruka z modyfikacją The Returning i nie tylko. Także trzymajcie się, kochani, do następnego. Cześć!